jesteśmy przy stoisku Fera. Będziemy rozmawiać dzisiaj z Alą i Moniką. Więc tak, może zaczniemy od tego, czym się charakteryzujecie. Główną cechą charakterystyczną naszej odzieży są kryształki Swarovskiego, które są na wszystkich naszych produktach, głównie na odzieży konkursowej. Możemy pokazać. Tutaj mamy guziczki, które pięknie mienią się w świetle i to jest wszystko oryginalny Swarovski. Tutaj na przykład możemy pokazać taką taśmę, która też na niektórych modelach koszulek się znajduje i w różnych formach pojawia się po prostu ten Swarovski u nas. Więc tak, czym się zajmujecie w firmie i nad czym teraz aktualnie pracujecie? Ja w Ferze zajmuję się marketingiem i kontaktem z ambasadorami. Czuwam nad produkcją naszych filmów wideo i sesji zdjęciowych. Aktualnie pracuję nad pozyskaniem nowych ambasadorów. Mogę się pochwalić naszą nową ambasadorką. Jest Ola Kierzchowska, z czego bardzo się cieszymy. Jesteśmy dumni. Ja zajmuję się produkcją, czyli składam od A do Z projekty, które z kolei tworzy trzecia z nas, której nie ma tutaj dzisiaj z nami, czyli Dominika, zajmująca się oprócz projektów także dystrybucją. Do jakiego klienta kierujecie swoje produkty? Bardzo mocno doceniamy juniora i młodego klienta. Nasi klienci bardzo mocno doceniają detal. W naszym przypadku detal, czyli na przykład ten malutki kryształek Swarovskiego, mocno buduje wizerunek naszego produktu. No i oczywiście wysoka jakość. To może na koniec, jak oceniacie tegoroczną Kawaliadę w Warszawie? Jesteśmy bardzo zadowolone z Kawaliady, z tego jak odbierają nas klienci, z tego ile klientów też nowych do nas przychodzi i tych, którzy wracają do nas już znając nas na przykład z Poznania. No i też bardzo Kawaliada była dla nas pozytywna pod kątem właśnie Oli Kierzchowskiej, bo tak naprawdę tutaj pierwszy raz wystartowała w naszych... I wygrała. Tak, i wygrała, także dzisiaj małą rundę, także tak. Jesteśmy bardzo zadowolone. Lśniła Ola.